Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Cyberpunku 2077. Jest parę rzeczy, które chciałem wam powiedzieć, mianowicie rozmawiałem troszeczkę z imperialistą, który ma w tej grze już 60 godzin, a nie 40, jak mówiłem ostatnio. I okazuje się, że tak, w kwestii auta możemy je teoretycznie odebrać, tylko że misja, która jest związana z nim i która będzie prowadziła do tego, że nasze auto zostanie naprawione, znajduje się tutaj, w Westbrook, gdzie mam zamiar się udać dużo, dużo, dużo później. Więc na razie, moi drodzy, zostawimy auto troszeczkę, że tak powiem, nienaprawione. Tym bardziej, że mamy tych pojazdów dosyć sporo i jeszcze zostałem poinformowany, że tych pojazdów będziemy dostawali w przyszłości więcej. Nie wiem, czy to jest jakiś specjalny spoiler, dla mnie naprawdę nie bardzo. Ale zauważę, że mamy też jeszcze wiadomości tutaj w telefonie. Od Freda i od Meredith. Fred to jest ten gość od walk pięściarskich. Słyszałem, że dałeś sobie radę z bliźniakami. Dobra robota, oby tak dalej. I od Meredith mamy... Czasami dwoje odpowiednich ludzi spotyka się w nieodpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. No cóż, dobrze. Ale, moi drodzy, jako że jeszcze nie skończyliśmy tej dzielnicy, zostałem też poinformowany, że z czasem im więcej tego będzie... dobra, czekajcie. Ja mam już teraz dobre szczepy wyekwipowane, bo właśnie, ja, jak widzicie, sobie troszeczkę ogarnąłem... trochę szczepów nowych. W sensie, troszeczkę podmieniałem, też w kontekście, czekajcie, może wam pokażę, Mantis Bladesów, mam troszeczkę teraz inne Mantis Bladesy, które podpalają przeciwnika, ale tak, rzeczywiście to ogarnąłem, było mi również... O, widzę, że ci ludzie uciekają od razu. Dowiedziałem się też o paru jeszcze ciekawych technikach w kontekście walki. I tego, że tak naprawdę ta gra jest bardzo łatwa, nie, ze względu w sumie na sposób, który zdecydujemy się jednak podejść do właśnie przechodzenia jej w sumie na dobrą sprawę, bo tak naprawdę w wielu wypadkach, jeśli zrobimy sobie dobry build, na zasadzie, że pójdziemy po prostu w jedną konkretną ścieżkę, ta gra staje się ultra łatwa, bo po prostu te ścieżki są strasznie niezbalansowane. Czekajcie, tam coś jeszcze zostało, tak? A, i antena. Może do anteny się dostańmy. Bo właśnie imperialista powiedział mi, że te komponenty lecą właśnie z anten, między innymi, z tego co pamiętam. Ale nie zawsze chyba. Przynajmniej jest jakaś szansa, ale... Nie pamiętam już teraz, wybaczcie mi to. Czekajcie, 1C1C BD. Okej, widzę. A 91C dam radę. Bo wtedy można było wyjść... Tak, dam radę nawet. 1C, jeszcze raz 1C, BD1C, proszę bardzo, udało się wszystkie zrobić. Czasami będą te komponenty lecą, nie zawsze, na razie mamy całkiem dużo kasy, ale też zostałem poinformowany, znowu przez imperialistę, że tych aut i pojazdów będzie znacznie więcej niż CDEP zapowiadał, przynajmniej na tyle, na ile pamiętam ja z raportów, które CDEP wydał, z raportów, wpisów po prostu różnych na Twitterze, etc., etc. No i gdzie, moi drodzy, będziemy się udawali dalej? Jako, że tutaj skończyliśmy ten rozbój, mamy jeszcze jedną misję o bardzo niskim ryzyku, rzecz niską. Niskie ryzyko to jest znalezienie skrytki Dantego. Tutaj mamy cały czas tę fixerkę, czyli to jest Wakako, bo to jest Japantown. Oraz mamy jeszcze jedną misję poboczną związaną ze skrytką dealera, która gdzieś tam nam została sprzed X czasu. Tak więc też się tam udamy, tylko tak. Gra mi pokazywała troszkę w inną stronę, żebym szedł, więc jestem troszeczkę takiego downa. Spróbujmy przejść przez tę część Japantown, bo widzę, że tutaj nie bardzo pasowało podjechać motocyklem. Chciałbym wziąć tę jazzgę. Dzięki. Podostałem też parę ciekawostek. Okazuje się, że nie każdy czytał na przykład o Gawinie Kaczyńskim, na to wychodzi. W sensie, no, mało osób po prostu czyta te jazzgi, tak? Ja jestem jedną z tych osób, która zdecydowała się na to i, jak widać, nie żałuje. Ostatecznie. Dobra, czekajcie, tylko gdzie ja muszę jechać? Czy to będzie do góry, czy to będzie Popular Street? Czy będzie zakładam, że to będzie podziemny magazyn. Jeśli to ma być skrytka, to raczej to będzie nie na jakiejś ulicy, tylko... Dupa. Na Popular Street? Naprawdę? Nie? Tak? Nie? Nie wiem? A, bo to jest tylko wyjście, okej. Okay. Dobra, to ja sobie jeszcze przywołam nasz motocykl gdzieś. Tutaj, w naszą okolicę. Bardzo. I to jest motocykl oczywiście Jackiego. Zostało mi również przypomniane, kurczę, tylko ile to było? 90... Kurde, ile to było? 95,2 chyba to było. Nie, to nie mogło być to radio. 92,9? Albo 89,3, nie pamiętam, gdzieś w którymś z tych
jest ich stacji, w końcu usłyszymy nasz ukochany Ponpon. I dla tych, którzy wiedzą, no, którzy oglądali w sumie odcinki regularnie, ci wiedzą, do jakiej piosenki próbuję cały czas dojść. Natomiast no, mnie też już zaczęło nudzić powoli słuchanie cały czas w kółko Samuraja, więc bądźmy szczerzy, dam wam też troszeczkę może jakiejś innej muzyki, której no niekoniecznie słucham ja, ale która może wam się spodoba. Tym bardziej, że tak jak mówię, większość tych kawałków nawet nie jest, nie ma copyrightu, więc mnie to nie boli, jakbym nie bolał. Jest, uwielbiam tę piosenkę, no to jest kocham tę piosenkę. To są tak trzy piosenki, które kocham w Cyberpunku. To jest Chipin, druga piosenka Samuraja, no i to właśnie. Chociaż w sumie Ponpon też można powiedzieć, że kocham, ale taką troszeczkę inną miłością. Tam, czekajcie, czy tam jest ktoś więcej niż ten gość? Chyba nie bardzo. Nie zabijaj! Czekajcie. Bum. Temu można rzucić... Nie rest, tylko zwarcie może. Ale się rzucili. Chciałem pomóc ludziom, no i widzicie jak wyszło, nie? Jak zwykle, dokładnie. Dobra, poszło. Bardzo ładnie, panowie. Bardzo ładnie, gratulacje. Walę do niego! Tak, walisz do mnie. Dajcie jeszcze potknę moimi Mantis Bladesami. Ja już widzę, że te Mantis Blades teraz, które zamontowałem, one niby tam mają chyba jakąś szansę na palenie, ale nie jest ona wystarczająco duża. Właśnie na tyle duża, jaką na ile bym chciał. Widzę, że część z tych ludzi umarła, ale nie wiem, oni chyba byli zabici już wcześniej. Dobra, tyle z mojej próby bycia rycerzem na białym koniu. Nienawidzę tego miasta! A widzisz, ta babeczka nawet ucieka od tego, co się tutaj stało. No nic, zrobiliśmy co mogliśmy. To jest znowu ta piosenka moja ukochana. Większość z tych piosenek nie ma copyrightu, więc dla mnie to nie boli. Zresztą podwójnie mnie to nie boli, jako że i tak nie mogę zarabiać na tych filmach, więc... Znaczy, teraz niby mogę i to jest coś, co powiem a propos specjalnego materiału dekadowego, z okazji w sumie dekady twórczości, ale to innym razem po prostu, wiecie. Do tego jeszcze nam zostało jakieś 4-5 miesięcy i na razie to nie ma jakiegoś większego znaczenia dla nas, mam takie wrażenie. Tak czy inaczej, no nie boli mnie to, że... Nie, panie kolego. Aha, bo oni tutaj rzeczywiście są. Rzeczywiście tutaj chronią tej skrytki, o proszę. Myślałem, że tutaj nikogo nie będzie. No ale cóż, jak zwykle wejście na głośno jest opłacalne. Chociaż, tak jak mówię, przy odpowiednim buildzie hakowanie, tak naprawdę hakowanie wcale nie jest jakieś ultra bardziej czasochłonne, będąc szczerym. Tylko trzeba było odpowiednio dużo punktów to władować. Szczególnie w jedną statystykę, taką główną. Więc do tego mi troszkę brakuje, jako że teraz dosyć mocno, pozwolę sobie jeszcze wejść na postać, dosyć mocno tutaj rozbudowałem i opanowanie inteligencji, zdolność techniczna, refleks do 10, a to musielibyśmy robić w... Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam? Tak, w inteligencji w hakowaniu bojowym. Musielibyśmy sobie też wybrać odpowiednie wszczepy, a no na razie tego nie mogę za bardzo zrobić. Dobra, mniejsza o to. Otwieramy. Jesteśmy w skrytce pana hakera. Tak, dobrze pamiętam? Przepraszam, dealera, nie hakera. Mój błąd. A mamy jakiś komputer, którego możemy użyć i zobaczyć wiadomości. Co to jest? Problem. Od Millie Riles do Marco Milesa. Mia, towar idzie w górę, a cena za działkę stoi w miejscu. Ja, to powinno być chyba na odwrót. To powinno być od Marco do Mii. Przecież to jest napisane do Mii, ewidentnie. Tak, to jest źle napisane. Przepraszam, ja się skupiam na takich pierdołach. A tak jak mówię, to są takie maciupeńkie błędy, które ja wychwytuję przez przypadek totalnie. Mia, towar idzie w górę, a cena za działkę stoi w miejscu. Ten biznes przestaje mieć sens. Musimy rozrzedzić towar. Jakie sugestie? Daj znać. I tutaj odpowiedź. Możemy dosypać tłuczonych świetlówek. Jak się je dobrze rozdrobi, to nic nie widać. Poza tym przy wciąganiu tną na błonek w nozdrzu, przez to substancja aktywna szybciej się absorbuje. Także klient się nie zorientuje, że działka była chrzczona. Daj znać, co myślisz. Mam kumpelę, która może nam załatwić przepalone żarówki hurtem. To jest coś, co robi się przy okazji, jak dobrze pamiętam, amfetaminy. Tak, kryształ amfetamina, chyba dobrze mówię. Wybaczcie, moja znajomość narkotyków jest znikła. Robi się to między innymi po to, żeby właśnie tak jak jest to napisane, to szkło przecina na błonek, przez co jest to wchłaniane łatwiej, bo wchodzi od razu jakby w reakcji z jakimiś waszymi tej naczynkami włoskowatymi, chyba to się nazywa naczynia włoskowate, przez co jest to łatwiej wchłaniane. To jest troszeczkę jak aplikowanie alkoholu przez odbyt. Nie wiem, jak to dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. To się po prostu szybciej wchłania w ten sposób i ludzie po prostu nie zauważą, że to jest chrzczone właśnie przez to, że prawda, szkło jest w miarę... Nie jest ono krystaliczne, ale przy rozdrobnieniu dużym będzie podobne do kryształów.
Więc prawda, póki ktoś nie zbada rzeczywiście składu, albo komuś to naprawdę nie zaszkodzi poważnie, to jest luz. Tylko nie wiem, jak w ogóle to wygląda w dłuższej perspektywie. Nie czytałem po prostu badań, bo tak jak mówię, nie mam wiedzy wystarczającej o narkotykach. Nie wiem, jak na przykład działa takie wciąganie szkła na dłuższą metę. Jak ono na przykład zalega w płucach, czy ono nie powoduje jakichś problemów z płucami, etc., etc. Dobra, drony. Ej, Kim, gadałem z kolesiem, który ma układy z Tigerami. Mówi, że mają... A, to jest w ogóle od Franka do Kima. Mówi, że mają na zbiciu kilka dronów... Moty od Milteku. Mow to jest ćma chyba. Czyli ćmy w sumie od Milteku. Już jailbreakowanej w ogóle. Tanio ich nie sprzedadzą, ale moim zdaniem tak warto. Jonas i jego chłopaki już się przenieśli na drony i zaczynają nam podpieprzać klientów. Na przykład Kerry bierze już koks tylko od nich. Daj znać co myślisz, trzeba działać szybko, bo Tigerzy mają innego chętnego kupca. Jeśli nie będzie innej oferty, zamykają deal. Deala. Frank. Okej. Okay. Dobra, to tyle. Można stąd wyjść i wyekwipować sobie kolejną misję, bo czemu by nie, tak? Jakby tutaj mamy tę... misję z kolejną skrytką i to będzie jakby zakończenie chyba tegoż obszaru, bo na razie nic więcej tutaj nam nie wyskakuje, oprócz w ogóle też mi zostało powiedziane, tutaj ważna informacja od imperialisty, auta nie zaliczają się do misji pobocznej, czyli nie musicie kupować wszystkich aut, żeby wykonać wszystkie misje poboczne. Ja sobie mogę skraftować teraz pana Twardeusza. Fajnie. Okej, ale teraz wybierzemy się do tej misji, którą zaznaczyłem. Następnie jednak, zobaczcie, przeniesiemy się tutaj na to rancho Coronado i wybierzemy się tutaj, na te outskirtsy. Troszeczkę cały czas mówię, to jest śmieszne, bo Takemura nam powiedział, nie ma jakby tutaj jakiegoś takiego czegoś, co było w Wiedźminie, że o, jak nie zgodzimy, czy nie zrobimy tego, co nam powiedział gość, to że coś się złego stanie, albo że będzie jakiś to miało efekt, konsekwencje. Tutaj po prostu, jeśli wyjedziemy poza miasto i Takemura mnie... nic z tym nie zrobi. Na tyle, na ile wiem. Oczywiście jest to oparte o to, co powiedział mi imperialista, ale rzekomo tego nie ma. Niektórzy ludzie też wiem, że się troszkę burzą o to, że niby jest scaling poziomów w misjach głównych. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Jedni mówią, że testowali i jest to rzeczywiście. Inni mówią, że tego nie ma według doniesień. Więc ja nie wiem. Na pewno level scalingu nie ma w wypadku misji pobocznych, o czym możemy się bezpośrednio przekonać teraz na przykład, że te misje po prostu z czasem, wiecie, schodzą z poziomem trudności, ale w kwestii misji głównej nie jestem w stanie wam powiedzieć. Zobaczymy pewnie, jeśli przejdziemy odpowiednio duży fragment gry, czyli będziemy mieli już tam 20 któryś poziom, zobaczymy, czy ci przeciwnicy nadal będą na przykład na średnim poziomie trudności, tak, bo chyba jeśli mieliby się dostosować, to raczej byliby dostosowani do średniego. Znaczy nie do trudnego, czy bardzo trudnego. Niemniej, mamy tę drugą skrytkę. Czy ja to mogę otworzyć tutaj stąd? Czy potrzebuję siły? Nie. Mogę otworzyć tak. A, to jest tyle. Myślałem, że tutaj będzie jeszcze jakieś składanie dodatkowe, ale nie. Mamy skrytkę, jakieś radyjko. Ewidentnie to był Netrunner, jako że patrzymy na ten sprzęt, który pozwala na wejście do sieci. No nie do końca też jestem w stanie zrozumieć jeszcze jakby z perspektywy tego, ile informacji dostaliśmy. Nie jestem w stanie do końca zrozumieć jeszcze całej, może nie idei, ale całej sieci jako, nie wiem jak to nazwać, sieci jako, no właśnie sieci, tak, jako konstruktu. Nie wiem jak tutaj działa się, nie jestem w stanie tego troszkę do końca zrozumieć. O, Stanley znowu się, wow, aktywował, Jezus Maria, ale mnie wybiło z tego gościa. Wiem, że tam wspominał jeden z widzów, o Jezus, na S imię, przepraszam, że, znaczy nickname, przepraszam, zapomniałem totalnie. Kurde, mam to na końcu języka, nie mogę tego powiedzieć. Nieważne, w każdym razie jeden z was wspomniał mi o tym, że nie do końca wam się podoba ta jazda i nie uważacie, że jest realistyczna. Ja tutaj muszę się uderzyć w pierś i powiedzieć, że troszkę mogę się z wami zgodzić na zasadzie takiej, że nigdy nie jeździłem na motocyklu. Nie jestem kierowcą w ogóle, jakby nie mam ani auta, ani motocykla. Więc prawdą jest, jeśli ktoś mi powie, że Lipki nie masz pojęcia, jak to jest jeździć na motocyklu. Tak, na pewno też wiele rzeczy jest nierealistycznych na zasadzie... O dobra, myślałem, że mi zacznie uciekać, bo ktoś miał kiedyś baga, że mu zaczął uciekać pod pojazd. Jeśli ktoś mi powie, że Lipku nie wiesz, jak to jest jeździć na motocyklu, zgodzę się, bo nie wiem. Natomiast dlaczego uważam to za realistyczne? Chodzi mi głównie o pęd, o te wszystkie ruchy jakby, mikroruchy, które się tutaj... Znaczy mikroruchy. Te ruchy, które się pojawiają gdzieś tam, nierówności i tak dalej, to po prostu strasznie dobrze
czuć, tak? Albo jak się nasz bohater wychyla. Dla mnie to jest feeling, który powoduje, że dobrze mi się po prostu jeździ na tym motocyklu i uważam to za dość realistyczne. Na pewno, pewnie tam dostaliśmy info o nowych samochodach, czyż nie? Bo i tak jedziemy do jednego samochodu, żeby go kupić. Natomiast na pewno nierealistyczne jest na przykład zderzanie się, czy takie ostre hamowanie, bo to by nas wywaliło przez chociażby siłę odśrodkową, dajmy na to. Ale no, to jest konieczne, żeby po prostu nie wywracać się na tym motocyklu jak ostatni idiota. Natomiast samo hamowanie, to wszystko jest po prostu cholernie satysfakcjonujące i nie wiem, no ja sobie tak mniej więcej jak tutaj jeżdżę, o to jest to fajne autko z tymi dodatkowymi szybami, takimi jakby pancernymi, jak dobrze rozumiem. Dobra, wysiadamy. Tylko tego w sumie od tego miejsca chciałem, ale znaczy chociaż może nie do końca, bo jeszcze tutaj jest graffiti, które jest, czy to jest już śmierć? Koło Fortuny. Też na pewno, tak wiem, pamiętam, że na pewno koło Fortuny było tutaj w tarocie. Przy okazji widzę, że tutaj są różnego rodzaju znaczki, których nie znam. Są albo znaczki okultystyczne, albo są one również powiązane z jakimiś runami, ale wybaczcie, nie znam, że okultystyczne. Związane z tarotem, tak? Może to nie jest okultyzm. Troszkę zagalopowałem się z moją oceną, czy też z tym, co powiedziałem. Tak, to tyle z tego, co chciałem dodać. Natomiast... dla mnie ta jazda jest realistyczna, na tyle, na ile jestem w stanie to ocenić. Mówię, te mikroruchy, ten ruch kamery, to wychylanie się naszego bohatera, to mi na pewno strasznie, strasznie pasuje. O, będzie trzeba się znowu tłuc z tego, co widzę już. Dobra, odbierzmy od niego telefon. Hej, Bi, od niej, przepraszam. Sprawa. Ktoś ściąga na ziemię drony mojego kumpla. Pojedź pod wskazane koordynaty i sprawdź, kto za tym stoi. Szczegóły w załączniku, okej. Okay. Zróbmy tak, ujawnienie interfejsu to po pierwsze. Po drugie, temu gościowi... Wywołanie przeciążenia chyba jest... A powoduje, że gość... O nie, przepraszam, o Jezus, zły przycisk kliknąłem. Ja powinienem go... Aha, rest systemu to jest to, że gość się staje nie... Nieresponsywny, w sensie... jak się to nazywa? Omdlewa. I to jest chyba na stałe. I tak zakładam. Tak jest. Że zanim nam się znowu naładuje, no niestety widzicie, brak tych perków powoduje to, że ten reset systemu nie jest tak efektywny, jakbym chciał. Więc jakaś jeszcze osoba, ojoj. Ta pani nas zauważy, chyba nie bardzo. No. Wiecie, ja potrzebuję ujawnienia interfejsu, bo gdzieś to jeszcze ktoś był, ja dobrze kojarzę. W ogóle chciałbym sobie też zrobić naruszenie protokołu, bo dzięki temu będzie mi taniej to wszystko ogarnąć. W ogóle są tutaj jakieś kamery, dobrze sprawdziłem, tak? BD1C1C... Wiecie, BD1C... Kurde, to na mnie nie pasuje, czekajcie, dobra, to zróbmy to tak, BD... 1C... Dobra, chyba wiem, jak to zrobić. BD... 1C, dobra, dało to w miarę połączyć jakoś. Mamy i kamery wyłączone, i lodołamacz załatwiony. Nie wiem, czy tego lodołamacza da się jakoś ulepszyć troszeczkę. O, widzicie, i tutaj była już kamera, miałbym przewalone, jakbym to zrobił. Oj, spieprzamy stamtąd. Dobra, nie zauważy nas. Było blisko. Tylko teraz tak, czy dam radę ją jeszcze... O Jezu, tak, i to trzeba na to poczekać, żeby móc to zrobić w ogóle. Widzę, że tutaj są chyba też wieżyczki, więc to mnie troszeczkę martwi. Chciałbym jej zrobić właśnie reset systemu. To nam o 2 jednak obniżyło cenę, więc to jest spoko. Jakoś jest do nas chyba tyłem. Czy dam radę go zajść? No, nie bardzo. Wyczuwam. O, ten się ogarnął po chwili, tak, że ona nagle umarła. Cholera, no i właśnie. Wieżyczka mi załatwiła teraz. Czyli wieżyczki, jakby one są niezależne totalnie od postaci. Okej. Okay. To będzie bardzo ważne. Czyli tak poważnie będzie to ważne, bo nie wiedziałem o tym do końca, albo nie byłem tego w pełni świadom. Wracając jeszcze do tej pewnie mnie wróci kawałek. O nie, dobra, jesteśmy tutaj, więc spoko. Nie narzekam. Wieżyczka. Tryb sojusznika w sumie, możemy jej włączyć. Tylko pytanie, czy ona wtedy automatycznie zacznie strzelać? Chyba nie. Więc to jest spoko. Tutaj muszę przegrać teraz, żeby mi się restart systemu
zrobił, jak będzie mi jak mi przywróci pamięć wystarczająco. Będę musiał zdecydowanie pójść w to hakowanie bojowe. Jeśli chcę to robić troszkę bardziej na cicho i chcę, żeby się w to pobawić, to muszę pójść w to hakowanie bojowe. I to moja ulubiona piosenka. Wracając do tego, do tej jazdy, nadal uważam, że ona jest po prostu w miarę realistyczna. Okej, ona nie jest idealnie realistyczna, z tym się zgodzę jak najbardziej, bo zdecydowanie daleko jej do pełnego realizmu, na przykład ze względu na to, że no, nie wypieprzamy się po uderzenie tam, nie wiem, w dowolną osobę, dowolne auto, tak, czasem z dosyć dużą prędkością, tylko cały czas się trzymamy tego motocyklu. Czasami to, ile tam tych interfejsów będzie, bo to mnie troszkę martwi. Wiecie, sprawdźmy. To jest jedna osoba. Badajcie mi ujawnienie interfejsów. Ja widzę, że głównie w środku jest ich całkiem sporo. Jest ktoś przy drzwiach, koło, nie dam rady na się zhakować na pewno. Ojoj, tam jeszcze ktoś podchodzi. Restart optyki można jej zrobić. Powinien nas dzięki temu zauważyć. Ojoj, a ten za drzwiami nas teraz zespotował, co? Tak jest. Ojoj, spieprzyłem to totalnie, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że ten za drzwi nas zauważył. To jest coś, co... co zawaliłem totalnie. No ale trudno. Mówi się, zdarzy się, tak? Dobra. Został. Jest ich dosyć sporo, więc ja się teraz troszkę cofam. Och. Tam? Pewnie tak, pewnie od niej dostałem. Teraz tym jednym hitem, który nas troszkę zabolał. Pewnie zastanawiacie się, skąd ja właśnie widzę tych ludzi w ogóle przez ściany. Bo to was może zastanawiać. Otóż mam odpowiedni moduł, szczep w module wzrokowym, który mi pozwala widzieć osoby, które mnie jakby wykryły i widzą gdzie jestem, tak? Ojej, to jest snajper. To niedobrze. Fuck, jeszcze nie trafiłem do snajperki, ojoj. Będzie niefajnie, jak mi to się zaraz zbliżą, o właśnie. Na przykład ta pani. Może ona już nie żyje. Tu jeszcze ktoś jest, co? Tam jest snajper u góry. Ojoj. Dobra, moi drodzy, ja to wczytam ponownie to, co chciałem zrobić i widzimy się za momencik. Dobra, moi drodzy, chyba wracamy i o dziwo udało mi się to zrobić teraz na cicho. Proszę bardzo, całkowicie się podkradłem. Dobra, to bardziej było takie na zasadzie, a pobawię się troszkę. Planowałem na to dobre 13 minut, ale było spoko. Czemu to... Dobra, ta kamera jest wyłączona, nie wiem dlaczego ten laser w ogóle świeci. To mnie czasami myli, bo niektóre te kamery... Wydaje mi się, że to jest bug, że te kamery są wyłączone, ten laser jakby to światełko nadal świeci wykrywania. Gdzie jestem? Czy jestem w dobrym miejscu? Nie wiem. Ale zakładam, że pewnie tak. Nie wiem, tam jeszcze gdzieś widzę, że jest kamera, ale ona jest pewnie na górze. Zresztą potem można by było wykryć sobie interfejsy. Natomiast żadnego przeciwnika na pewno nie ma. Przecież prawie na pewno. Czy drzazgę właśnie, nie zebrałem przy tej drzazgi. Jeszcze jakieś dodatkowe pierdoły, napoje, z których nigdy nie skorzystam, znając mnie. Ja mówię, no totalnie ta gra jest tak mega łatwa. Jeszcze jakby używać tych wszystkich rzeczy, no to by to już w ogóle by nie było co robić po prostu w niej. O nie, patrzcie, jest jednak jeszcze jeden przeciwnik. Ojoj. Głupi ja. Systemu. Ujoj, to troszkę u niego kosztuje. 11, ale jak powinniśmy sobie dać radę. O, jeszcze jeden tam gdzieś na dole się aktywował, z tego co widzę. A gdzie są schody na górę? Gdzie jest jeszcze jedno wejście wyżej? Pewnie gdzieś tutaj. Tam jeszcze są jakieś dwie osoby w ogóle. Teraz zauważyłem. W czasie. Dwie życzki jeszcze? No proszę. Ja może dam radę tę wieżyczkę wysadzić, co? Widziałem, że mogę wywołać przeciążenie, ale... Spróbujmy. Chyba nic nie dało, poza tym, że... tą osobę tam zaalarmowałem trochę, ale... trudno. Tutaj jakby przejść, to co nam da? Wejść do jakiegoś magazynu? Chyba tak. Ale zawsze spoko, jakieś dodatkowe przedmioty. Strasznie, tak jak mówię, się podjarałem tymi misjami pobocznymi, nie wiem. Lubię je robić, szczególnie jeśli mam jeszcze możliwość zrobienia ich na cicho. Czekajcie. Bo ja spadłem tutaj. Ja się dziwię, czemu moja postać tutaj zapadła na dół. Jeszcze jakieś przedmioty dodatkowe. Jest. Teraz tak, gdzieś tutaj niby jest to... No to jest to wejście, tak? Do tego... To jest wejście na górę. Chciałem powiedzieć, że to jest wejście do zakończenia misji, ale...
No, powiedziałem, że prawie że. A teraz tak, jeszcze tutaj kamerę widziałem. Połączenie to jest... są 2 sekundy, dobra. I chyba powinno być już z górki teraz, tak na dobrą sprawę. Tam został jeden przeciwnik. Wiem, że tak mógłbym robić więcej misji na przykład na cicho, ale... Nareszcie uczę też jeszcze troszkę tych nowych szczepów, które uzyskałem w międzyczasie. Rzecz, które sobie doładowałem. Ojoj. Ojoj. Kojarzę ten typ, Andel. Dupa. Aha. Bo? To tyle z mojej chęci zrobienia tego na cicho, nie? Tam w 2020 używaliśmy takich do pirackich transmisji. Wiesz, puszczaliśmy punk rocka na policyjnej częstotliwości i takie tam. Czyli pewnie to w ten sposób Rafeni hakowali drony. No już myślałem, że się nigdy nie domyślisz. A widzę tego przeciwnika. Pytanie, czy namalę go jak najbardziej zdjąć przez ścianę w ten sposób. Przecież to jest wallhack i jasna cholera. Dobra. Ale co na nieco nam powiedział Johnny i zobaczcie, udało nam się wyłączyć zasilanie przy pomocy naszych umiejętności technicznych znowu. Tylko tyle z mojego niestety podejścia na cicho. Wyobraźcie sobie, jakbym zrobił całą misję na cicho i nagle właśnie ten fragment bym spieprzył totalnie, nie? Teraz to... Co? Jeszcze coś tam... O cholera, bo oni tam przyszli ich koledzy. Poczekajcie. Trzeba to załatwić po naszemu. Dobra, jeszcze jeden. Musiało przyjechać wsparcie, prawda? Jako, że... Zaktywowałem im kamery i wybiłem im wszystkich tej ludzi. Dobra, ale zejdźmy już stąd. Niech sobie to chwilę zajmie, bo... Nie można sobie po prostu tak zeskoczyć, prawda? To nie jest Dying Light, gdzie możemy sobie zeskoczyć na kubkę gruzu i prawda, mieć to wywalone, tylko... Tutaj, stety bądź nie, trzeba... Troszeczkę bardziej przejść po schodach. Dobra, Dakota. Dobra robota z tą anteną, V. Masz łeb na karku i wiesz, jak go użyć, a to rzadkie. Trasy przerzutowe, moskito zabezpieczone, kontrakt zamknięty. Dzięki, dobra. Możesz to schować, no i mamy kolejny level up reputacji, kto by się spodziewał, tak? Tyle, że widzicie, tym razem przy level upie, pomimo, że dostaliśmy właśnie, tak jak mówię, level up reputacji, nie mam innego słowa na to. Tak nie... A właśnie, no i jeszcze mi skoczyło skradanie dzięki temu, co zrobiłem, więc my sobie rozwiniemy, tak jak mówię, inteligencji hakowanie bojowe. Czy ostrzenie haku wydaje mi się, że się przyda, no. Oj tak, bo jak to na 50% pójdzie, ojejku, to będę miał o połowę dłuższe jakby na przykład restart optyki, tak? Czy na przykład jakieś tam obrażenia. Chciałem coś powiedzieć, zgubiłem wątek. To jest Fixer, to jest pewnie ona, ta Dakota, z którą byśmy mogli pogadać, ale na razie nam nie jest potrzeba, nie mam po prostu potrzeby do niej podjeżdżać. Może w następnym odcinku. Dużo czasu na pewno na to zmarnowałem, więc myślę, ile jeszcze tak, no, za 4 minutki jeszcze odcinka zrobimy. Myślę, że tak będzie najlepiej. Chyba, że jesteśmy na odskercach, tutaj troszkę są większe odległości, no i przynajmniej mniejsze ścinki, bo jak widzicie, w końcu tutaj mamy w miarę płynną jazdę, przynajmniej ja na podglądzie widzę, że w końcu macie płynną jazdę i wam nic nie ścina. Nie wiem naprawdę, dlaczego się to dzieje w mieście. Pewnie dlatego, że ja nie mam 60 klatek i tak reaguje jakby OBS. Zauważyłem, co jest ciekawe bardzo, moim zdaniem, że OBS reaguje bardzo różnie w zależności od gry. Nie wiem, czy to jest zależne od silnika, na którym jest postawiona gra, czy od czegoś innego w OBS-ie. Ale przy niektórych grach, jak mam poniżej 60 klatek, to albo delikatnie po prostu, wiecie, ścina właśnie tak obraz jak przy Cyberpunku, czy innych odwalają się różne inne dziwne rzeczy. Ale zazwyczaj nie ma jakichś większych problemów. W sensie, no nie jest to najbardziej komfortowe do oglądania, ale cóż. Weteran wojenny zabarykadował się na posesji. Sąsiedzi słyszeli strzały. Sprawdź, co tam się stało i daj mi znać, okej? Okay? Zaraz prześlę szczegóły. To by się spodziewał, że to będzie cyberpsychol, nie? No to moi drodzy, a w sumie nie wiem, czy to nie jest cyberpsychol, o którym mówił mi Yuri, ale chyba nie. Znaczy nie, no w sumie Yuri przyszedł troszkę więcej gry ode mnie, jakby patrząc na wątek fabularny. Czasowo raczej mniej, ale... Prawdopodobnie zrobił więcej takich misji pobocznych, czy pobocznych, takich bardziej fabularno-pobocznych, może tak to nazwę. Tam jest jakiś dron? A tak, dobra, zrobimy mu zwarcie, bo na drony wiem, że to działa pięknie. Właśnie dlatego wziąłem sobie zwarcie, bo ono naprawdę świetnie podobno, według tej słowa imperialisty, świetnie działają na świetnie to działa na... Nie mogę tego gościa zobaczyć przez ścianę na razie jeszcze. Tak. Ja teraz mnie niestety zobaczył, więc ja muszę stamtąd spadać. Bo niekoniecznie. Czekajcie. Mogę mu coś zrobić? Nie bardzo. Chociaż... Mogę mu rzucić zwarcie, ale... Nie mam zwolnienia czasu?
teraz. Pójdzie? Możemy walić w łeb. No, nie jest ten gość jakiś specjalnie ciężki, jak widać. Klasyczny po prostu lepek. No ale powiedzcie mi, że ta gra, no ona została stworzona do tego, żeby ją eksploitować. To wręcz się o to prosi po prostu, patrząc na to, że jest looter shooterem z takimi, a nie innymi mechanikami, tak? Joj, co tam? A, ten dron się aktywował, ojej. Zwarcie mu zrobimy zaraz. Jednym albo... Aha, ojejku, to są jeszcze wieżyczki. Ojoj, dobra, wie co, trzeba są spadać. Ledwo przeżyłem trochę to. No nic. Tego lepiej też nie walić. Spróbuję się na chwilę, poczekam, aż mi się Cyberdeck troszkę odnowi. Bo chciałem im porobić zwarcia, jeszcze się w sumie wyleczę. Oni cały czas co najgorsze wiedzą, gdzie jestem. Dlaczego mi się Cyberdeck nie odnawia? To jest zajebiście dobre pytanie, za przeproszeniem. Ale naprawdę Cyberdeck mi się nie odnawia, czy to jest... Nie wiem dlaczego, czy jakby w momencie, kiedy mi przeciwnik jakiś wykrywa, to nie będzie mi się odnawiał Cyberdeck? Możliwe, dobra, nieważne, wyłączamy to. Wyłączenie jest w ogóle bardzo tanie, bo kosztuje tylko jeden i nie można tego co prawda obniżyć, bo no nie dało, głupio było jakby to kosztowało zero, tak? Więc to byłoby dosyć ciekawe też zarazem. Można wywołać przeciążenie, jakby ktoś siedział na tym, ale nie bardzo była chyba opcja na to, żeby się do tego gościa dostać jakoś do środka. Broń biała, dostaliśmy levela broni biała? What? No, nie wiem jak wy, ale ja trochę kisnę, muszę przyznać. Tego. O, i widzicie? Znowu coś, o czym mówiłem. To jest podobno bug, który akurat mnie się przytrafił. Nikt nie ma problemu z tym, żeby wyciągać zwykłe komponenty z robotów. Jak widzicie, u mnie jest to problem. Nieważne, gdzie bym nie poszedł. Niemniej, okej, udało się. Można stąd... Nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze trzeba te jakieś informacje zdobyć. Aha, no tak, bo oczywiście to jest więcej ciał, tak? Kto by się spodziewał. Wcale ich nie olałem wcześniej, czyż nie? Tak, będzie można wysłać informacje do Reginy. Patrzę na czas, idealnie w sumie nam się... Wiecie co? Ja jestem pieprzonym szczęściarzem. Nie zauważyłem tych min. Ewidentnie tutaj były. Jakbym tak się wpakował na którąś, no to byłby przypał. Tam oczywiście gość jakby cały czas gada, bo się znowu mu zbugował skrypt. My możemy... Znowu mamy... A tak, mamy atut, bo dostaliśmy z broni białej. Plus... czekajcie. Nie wiem, czy to nie jest fajny demon. Wydaje mi się, że ten demon może być taki, że on całkowicie, wiecie, wyłączy wszystkie wieżyczki i... Kurde, żałuję, że tego nie miałem zrobionego. Dlaczego? Nie wiem. Ale będę powoli, tak jak mówię, szedł też w to hakowanie. I chciałbym przejść do dzienników, nie dzienników, tylko do Drzask. Jeszcze je przeczytamy i wyślemy informacje do Reginy. Problem. Szefie, problem jest, albo nasze dragi sublimują krwią w powietrze, albo ktoś z ekipy podbiera towar. Pytanie, czy na własny użytek, czy na handel na boku. Tak czy siak trzeba zrobić z tym porządek. Zapis rozmowy, Kon i Mai. Przepraszam. Jest zlecenie na ubój, chodzi o Oliviera O'Briena, to jest O'Brien, a nie O'Brien. Typ jest strażnikiem w militarkowym więzieniu i daje protekcję grubemu. Tej kurwie, co się rozprułaś, przez którą tylu naszych ma przesrane, a wiadomo co robić z cwelami i typami, którzy chronią cweli. No to tak, Olivier ginie, gruby bez protekcji traci miejsce w izolatce i wtedy rączki na nim położy już Bradley Costigan. Nasza mordeczka w mamrze. Proste? Ma być proste. Zapis rozmowy. Konto zablokowane i Sao Suzuki. Widzę O'Briena. O'Briena, przepraszam. To jest O'Brien, a nie O'Brien. Przesyłam moją lokalizację. Isao. Czekaj tam, nie spuszczaj go z oczu. Jasne, siedzi z żoną i dzieciakiem na kolacji. Pewnie jeszcze trochę posiedzą. Dobra, nasi zaraz tam będą. Kiedy dostanę pieniądze? Były obiecane. Od kiedy to donosicielskim frajerom się płaci? Co? Możesz mi powiedzieć? Ale przecież wam pomogłem, miała być nagroda. Ale jak coś to może być bez, nie chcę kłopotów. Świruje, wariacie, dostaniesz kasę, nie bój. Haha, sorry, nie zrozumiałem. Nie wiem, ja bym się posrał troszeczkę, jakby mi gość powiedział, że nie dostanę kasy. W sensie, raz bym się... Znaczy, to zależy od oczywiście tego, jak bardzo byłby wpływowy, bo z drugiej strony gość tutaj troszkę się, no, jednak wycofał z tego, ten Isao. Ale, no, ja bym walczył o kasę. Znaczy, pewnie bym przez to zginął prędzej czy później w tym świecie. Ale moi drodzy, bo jeszcze mamy jedną rzecz. Mamy wiadomości, które przydałoby się i przeczytać, i wysłać. Przede wszystkim do Reginy odpowiedź na temat tego cyberpsychola. Napisała nam: załóż wygodne buty, bo dom znajduje się na wzgórzu, trzeba będzie tam dotrzeć. Z dołu niewiele da się zobaczyć, ale sądząc po odgłosach, odeszła tam jakaś grubsza akcja?
No, nie wiedziałem, że tak się mówi w ogóle. Raczej nie awantura rodzina, bo aż gęsto było od strzałów. Teraz już cicho, ale stąpaj ostrożnie, żeby w coś nie wdepnąć. O, powiedziała nam o minach. To jest chyba coś, co mi imperialista powiedział. Tylko, że nie, on mi mówił coś o aucie, więc zobaczymy, może w przyszłości trafimy akurat na tę misję. Pewnie zdążę zapomnieć. Dobra, udało mi się gościa obezwładnić. Musiał mieć bujną przeszłość, bo był kompletnym paranoikiem na punkcie bezpieczeństwa. Próbował stworzyć własną wersję lodu. Udało mu się tylko zrobić zwarcie. Rodzina musiała wybiec przed dom, żeby sprawdzić, co się dzieje, a wtedy uruchomiły się systemy ochrony. Facetowi odbiło po fakcie. Ciężko będzie go naprostować. Okej, czekamy teraz na odpowiedź od niej. Wybaczcie za mój nos. Biedny typ. Tyle czasu żył w strachu, że ktoś go dorwie, aż kompletnie mu odbiło i rządził zasadzkę z własnego domu. Szkoda tylko, że przy okazji wpakował w to całą rodzinę. Kompletnie się pogubił, kiedy dotarło do niego, co się stało. Dobrze, że do niego dotarło i zanim zdążył wykończyć jeszcze siebie. Okej, i oprócz tego powinniśmy mieć jeszcze właśnie 4 wiadomości od Dakoty. Znikające drony to jest to, co już zrobiliśmy, i samochody na sprzedaż. Mamy 3 samochody od niej. Okej, całkiem spoko. Dobra. Moi drodzy, i to będzie ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału, a my zobaczymy się już... jejku, to będzie odcinek, to jest popołudniowy, więc zobaczymy się już wieczorem o godzinie około 18. Zakładam, że tak jak mówię, YouTube wszystko wrzuci, przerobi i przemieli, bo czasami się to niestety nie zdarza w takim tempie, jakbym chciał. Niemniej, żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.